też Czechach, więc znamy te rejony, znamy te klimaty. Już jest blisko. No i zobaczymy. Widzimy się na miejscu. Cześć widzowie. Zanim zaczniemy, lekkie objaśnienie chronologii wydarzeń, żeby każdy miał jasność. Pierwszym miejscem, do którego chcieliśmy wejść, żeby nakręcić materiał, miała być fabryka trumien. Jednak ze względu na późną porę i problemy z samochodem, postanowiliśmy tylko sprawdzić miejsce i pojechać do hotelu. Nazajutrz musieliśmy się jednak wymeldować i pojechać do drugiego, znajdującego się w okolicach krypty, żeby podładować sprzęt i zgrać materiał. Dlatego jako pierwszy pojawił się odcinek z krypty. Dopiero później pojechaliśmy do fabryki trumien. No i zaczyna się. Do obiektu nie dało się wejść. Musieliśmy coś tam pokombinować z Piotrkiem, ale byliśmy w środku. Jednak dzisiaj tego projektu nie będziemy robić, bo jesteśmy zbyt zmęczeni i skomplikowane to jest. Co więcej, z naszej maski rozdzielczej wyszedł dym, pojawił się dym. Najprawdopodobniej coś tam się spaliło, więc jedziemy teraz, ale wskaźniki nam nie wszystkie działają tak jak powinny. Znaczy działa nam tylko ilość paliwa, ale to też nie wiemy czy poprawnie, oraz obrotomierz prędkością. Czy tam prędkościomierz. No to widzicie to. Więc, no ale samochód stary, przygoda. No dużo się dzieje na tym wyjeździe. No szkoda, że jesteśmy w Czechach. Znaczy szkoda, dobrze. No ale zobaczymy co dalej będziemy robić. No jutro na pewno byśmy chcieli jeszcze tą fabrykę trumien zrobić rzeczywiście. Ale też chcielibyśmy sprawdzić tą drugą miejscówkę. No i też zobaczyć co z tym samochodem, tak? Czy jak to będzie wyglądało? Bo jednak tak teraz jeździmy troszeczkę na czuja, nie wiemy czy woda nam się gotuje, czy nie gotuje. Znaczy dobrze, że nie ma wysokich temperatur, to chociaż tam jakoś się szybciej ochładza, ale jak coś się będzie działo, na pewno wyskoczy na desce rozdzielczej. Na razie jedziemy. Zaczniesz śmierdzi spalonym plastikiem i no cóż, taka sytuacja, jedziemy do hotelu, trzeba się przespać, wjeżdżamy do strefy zony i o, jeszcze Piotrek nam tutaj zrobił grecką tą, znaczy nie grecką, tylko rzymską drogę, żebyśmy się mogli poczuć jak Cezar. Do hotelu mamy około 21 minut. No i zobaczymy. No powiem wam, że ta fabryka tych trumien była ciekawa. My w krótkich portkach, więc tutaj te pokrzywy dały się o sobie znać. Stwierdziło, że już ma w nas w dupie i nie będzie w ogóle ani rosło, ani malało. Także tak, 30 minut po północy, są przygody, jest zabawa. Mister Hatters się nigdy nie nudzi. Tak, i nigdy się nie boi. Niczego. Do zobaczenia później.
No, jesteśmy w kwaterze w Czechach. Mieliśmy niespodzianki, tak jak wam pisaliśmy, dlatego też już później vlogów nie było ze śniadania i tak dalej, bo... No bo zastanawiamy się, co teraz, jakiegoś mechanika, niby samochód odpala, czasem nie odpala, raz odpala, raz nie odpala. Wskazówki świrują jak nienormalne. Będziemy musieli pojechać do mechanika i czeskiego mechanika i sprawdzić, co się dzieje. No i zobaczymy, ile to będzie kosztowało. Pieniądze idą jak woda. Z drugiej strony tutaj jest Piotrek. Sytuacja nie jest dramatyczna, nie jest też jakaś komfortowa super, bo niby samochód odpala, ale nie wiadomo tak naprawdę nic, więc warto by było dla świętego spokoju to naprawić, żeby już z chłodną głową jeździć na projekty i robić dalsze rzeczy. No i tak, apartament jaki jest, każdy widzi. Zatrzymaliśmy się wczoraj, przyjechaliśmy. Po pierwsze już było, poszliśmy spać. No i dzisiaj musimy zajechać, zobaczyć, co z tym autem i organizować się dalej. To na tyle. Na razie tyle. Bóg pokoju. Jeden Bóg, jeden duch. Best Way Shop pozdrawiamy. No i co? Jesteśmy. Czekamy na mechanika, który ma za jakiś czas przyjść i sprawdzić, co tam z naszym samochodem się dzieje. Zobaczymy, jak to dalej wszystko będzie wyglądało. Jest Michał. Piotrek. Mr. Hunters na wyjeździe bez przygód, to nie Mr. Hunters. Pamiętajcie. No i zobaczymy, co to dalej z tego będzie. Niestety plany się trochę pokomplikowały przez tą usterkę. Usterkę, miejmy nadzieję, że to będzie usterka. Jedziemy do kolejnego hotelu. Mechanik sprawdził ducha. No, samochód odpala, jeździ normalnie. Coś tam z elektryką jest pokićkane trochę. Ale najważniejsze, że jeździ na razie, więc nic wielkiego się nie stało. Będziemy dojeżdżać do kolejnego hotelu, tam sprawdzimy kolejne miejsce, czy jest otwarte, czy można wejść. Przygotujemy się, rozpakujemy się, zobaczymy, co dalej. Wszystko zależy od tego miejsca, jak dojedziemy tam już do kolejnego hotelu. Sprawdzimy to miejsce, jak to wygląda. Wszystko będziemy dalej ustalać. Godzina 20. Za godzinę 20 będziemy na miejscu. Dojechaliśmy do kolejnego hotelu w Czechach. Mijaliśmy Pragę. No i zobaczymy. Samochód jak na razie wszystko w porządku, tak przynajmniej mi się wydaje. Pali i jest ok. No, co prawda nie pokazuje cały czas temperatury silnika, ale jest chłodno, więc nie powinien się jakoś mega gotować. Długa trasa nas nie czeka. Jak będziemy wracali, to najwyżej będziemy robić kilka godzin. No nic, no zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na razie jesteśmy, dojechaliśmy do kolejnego miejsca. Zaraz się logujemy w hotelu. I dzisiaj może się uda zrobić jeden albo dwa projekty nawet. Zobaczymy. No, a przed projektem oglądamy sobie czeskiego Władcę Pierścieni, czy Wiedźmina, raczej bardziej Władcę Pierścieni. Albo Grę o Tron. Lub też ten nasz polski serial, Korona Królów. No, zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Fabuła jest bardzo zawiła, ale da się oglądać. Przy okazji tak wygląda nasz nowy lokum na dzisiejszą noc. A jutro jedziemy znowu w inne miejsce. I tak całe życie. Ciągle gdzie indziej. Już nawet zegarek napisał, że jesteśmy obieży światy. Ej, widzowie, już wiem, co to jest. To jest Królewna Śnieżka, ten film. Bo I am Krasnal. Widzicie, Krasnale? No nie idziemy na prawie, będziemy to oglądać. No i jesteśmy po sprawdzeniu krypty. Ja wszedłem, zobaczyłem jedno miejsce. Sprawdziłem obiekt, potem wszedł Piotrek. On już wlazł przez dziurę, bo ja nie podejmuję się takich wyzwań bez asekuracji. Ale wszedł przez dziurę. No trumny są, jak sami określiliśmy, bardziej Piotrek określił, to będzie taki trochę creepy odcinki z Czech. Czechy po... Odcinki naznaczone trumnami. Tak, wszędzie trumny, wszędzie trupy, śmierdzi trupem. No i co, wracamy. Wracamy do hotelu. Jeszcze wcześniej coś zjemy. No i musimy obmyślić plan, bo dzisiaj tak naprawdę no, samochód nam wczoraj dał psikusa, zrobił psikusa, ale no, na tą chwilę jest wszystko w porządku, jesteśmy w stałym kontakcie z moim tatą, więc weryfikujemy samochód, sprawdzamy płyn do chłodnicy, czy wszystko jest w porządku, czy tam nam nie ucieka. Te Czechy to są takie, wiecie, trochę pod górkę, trochę z górki, trochę pod górkę, trochę z górki. Takie górzyste. Słucham? Męczące. Tak. O, mijamy się samochody, jest bardzo, bardzo wąsko. No nic, no zobaczymy. A w ogóle wiecie, jaką mieliśmy sytuację? Ty. Pamiętajcie, że numer 13 i 18 to są podobne cyfry, co nie? I my weszliśmy do pokoju numer 13, który był otwarty. Spędziliśmy w nim no dobre 5 godzin. No, wyspaliśmy się, załatwiliśmy. Dobrze, że się ktoś tam nie wykąpał. Albo może i niedobrze. I się okazało, że wychodząc z hotelu, Michał nie może zamknąć drzwi i dzwoni do nas i mówi: wracajcie natychmiast. Obydwoje. No ale znając Michała, to najpierw ja wróciłem. Bo Piotrek oczywiście powiedział, że pewnie nie może klucza znaleźć. No ale wchodzę do pokoju, Michał z miną pokerzysty mówi, że musimy się przenosić.
wiedziałem, o co chodzi, ale zacząłem się pakować. Okazało się, że 13 i 18 to są podobne cyfry. A że było ciemno i drzwi były otwarte, no to weszliśmy do nie tego pokoju. Więc tak naprawdę mamy wynajęty pokój, dobę hotelową, ale na dwa pokoje mieliśmy. Więc się wyspaliśmy na ciekawe, później przyjdzie ta pani z recepcji albo pani sprzątająca i powie: ktoś chyba spał na tym łóżku. Ktoś chyba używał tego giwelka. No i nic. Wracamy, zjemy coś. No i dzisiaj najprawdopodobniej dwa projekty, jeden po drugim. Miejscówki na szczęście, no ta fabryka Trumien to jest dość spora, ale ta krypta nie jest, a zresztą sami zobaczycie, jaka jest. A teraz popatrzmy sobie na widoczki. No jesteśmy na Żarciu, obok mnie mój przyjaciel, z drugiej strony też chyba przyjaciel. Musi się napić bezalkoholowej herbaty. No, alkoholiczkę. Tu mam ten, a Michał będzie pił z tego wielkiego. Patrzcie jaki gość. To jest nasz... Booking Master. No nic, czekamy. Ja sobie zamówiłem burgera. Tutaj chłopaki mi pomogli przetłumaczyć, co to znaczy burger barbecue po czesku. Tak samo jest, jak po polsku. I po angielsku też. Piotrek już jadł. Michał jeszcze tatarka sobie pierdzieli. O 19.30 live'ik. Jeżeli nie wiecie, to pamiętajcie, że o 19.30 live jest 31 sierpnia o 19.30 live będziemy robić. Mam nadzieję, że się zrobi. Michał skomentował piwo przed chwilą, ale no cóż. No i co? I dzisiaj dwa projekty. Będzie grubo. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pozdro. Powiem wam, że jak w Czechach podadzą Żarcie, to szapoba. Normalnie chłopaki już dostali. Zobaczcie. Radek. Jakiego burgera wpierdziela, fryteczki. Michał. Chlebek, tatarek, pięknie podany, trzy jakieś przyprawy, trzy sosiki. Elegancja Francja. Jaki to burgerek? Barbecue. Barbecue, bardzo dobry, na pewno. No i tak to jest, tak to wygląda. Jest czas na relaks, chwileczkę co prawda, bo chwileczkę. Ale jest czas, żeby też odjebać robotę. A dzisiaj czeka nas długa noc, bo dwa projekty przed nami, sprawdziliśmy już miejsca, da się wejść. Co prawda są troszkę ciężkie pod takim względem, że trzeba uważać i na siebie, i na innych, ale jest to do ogarnięcia, a efekt może być bardzo zadowalający, więc no, z trasy pewnie jeszcze się włączymy, no i damy znać, jak poszło. Do później. Live'a teraz to maksymalnie generalnie do godziny 10, do godziny 11. Zobaczcie, co się dzieje. Z projektu wracamy często o godzinie 4-5 rano, więc tak naprawdę mamy 5, maksymalnie czasami 6 godzin, żeby się wyspać, bo niestety wymeldowanie jest do godziny 10-11. No i wtedy musimy jechać w kolejne miejsce, tak naprawdę musimy nagrać sceny dzienne, dopiero jak te sceny dzienne powiedzmy do nowego odcinka nagramy, to wtedy dopiero się możemy przespać powiedzmy do wieczora kilka godzin więcej. No i znowu to samo robić w noc, tak? Jedziemy, nagrywamy. Wracamy, prześpimy się 5-6 godzin maksymalnie i musimy tak naprawdę jechać w kolejne miejsce. Dokładnie tak jak mówi Michał, no jest co robić na tych wyjazdach i
i te dojazdy. No ostatnio ten dojazd nas pokonał, bo 7 godzin w samochodzie, dlatego nie udało nam się tego projektu zrobić wczoraj i musimy... No dobra, dojechaliśmy do pierwszej miejscówki, szykujemy się i zaczynamy pierwszy z dwóch projektów w dniu dzisiejszym. Ten jest chyba ten łatwiejszy. Jaki? Łatwiejszy. No chyba łatwiejszy. Trzymajcie kciuki. Dosłownie kilkanaście sekund temu Piotrek poszedł. Zaczynamy projekt. Widzicie, jak to wszystko wygląda. Od, że tak powiem, zaplecza. To wam pokażę. Tym razem cały nasz sprzęt jest tutaj. Nie wiem, czy to widać. Gimbal trochę mi kopieje. No, plecak. Ale gimbal nie może złapać ostrości w takim miejscu. No ale dobra. Jeszcze na mnie. No i cóż, zaczynamy. Już pewnie się oderwę z samochodu po projekcie. Trzymajcie kciuki. By tylko tutaj ktoś się nie pojawił. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda ta cała jaskinia. Fajne te vlogi, co? Zaraz pewnie wjedziemy do miasta. To wam później pokażę, jak to wygląda.